cztery lewy, szybki, zahacz. Bardzo trudny dzień za nami, trudno wyliczyć to, co się działo. Staram się patrzeć na pozytywy, muszę na jutro zresetować głowę, zacząć od początku. W zasadzie od przedostatniego odcinka targetem na ten dzień było ukończenie na trzeciej pozycji, obrona trzeciej pozycji, bo ostatnim z problemów była jazda bez wspomagania na dwóch odcinkach specjalnych. To dobre dla mięśni, dla ciała. Ale jednak dla czasu i precyzji w jeździe nie za bardzo. No, takie też są rajdy, takie przypadki się zdarzają. Natomiast no, cały zespół myślę, że będzie zmotywowany na jutro i zaczniemy po prostu od nowa. Dziś też bywały momenty, gdzie było wszystko ok i potrafiliśmy jechać bardzo szybko, wykorzystując samochód. Trzeba cieszyć się z tego, co jest, z pozytywów. Jesteśmy na podium w dniu, ważne punkty. W obliczu tych wszystkich rzeczy, które się działy, to naprawdę bardzo dobry wynik.